Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym i zarazem już ostatnim odcinku z kampanii solowej Wormsów WMD. Dzisiaj ukończymy sobie misję 30, czyli ostatnią, jaką właśnie oferuje ta kampania. Mordy carów. Cwaniaczki myślą, że mogą wpełznąć na nasz teren i się rządzić. Pokażemy im, kto tu faktycznie jest szefem. Musimy tylko uważać na jednego rodzynka. Każdy robal ma swoje 5 minut. Zaczynamy! Today's lesson, how the OMG satellite keeps everyone safe. Early attempts at space travel faltered, but with the first successful launch of an artificial satellite came the space age. During this time, an arms race ensued, which continued up until the launch of the OMG. Thanks to this terrifying threat, we now live happily in peace, as long as no one touches that red button. It was good while it lasted. Mutual assured destruction with Worms WMD. Well, that's me dead. No nie da się ukryć, że ta scenka była bardzo interesująca. Jest to w ogóle jedna z tych misji, w których musimy chronić naszego robaka i musimy też pokonać wszystkich przeciwników. No właśnie, broń OMG, o której słyszeliśmy. Armageddon, atak OMG, ale my go nie posiadamy, więc dlaczego gra nam o nim mówiła? Prawdopodobnie dlatego, że będziemy go mogli znaleźć gdzieś na tej planszy. Zmieńmy teraz robala na Edwarda właśnie, ponieważ go musimy chronić, tak? A no, gdzie będzie bardziej bezpiecznie, jak nie w rosyjskim tutaj kościółku? Bazylice, cerkwi, katedrze. Nie znam się na religijnych budowach w Rosji. Ale mamy jeszcze kilka sekund, więc rzucam granat. Wyszedł całkiem nieźle, szczególnie, że właśnie... O, ta mina prawie go świetnie trafiła. Zobaczmy, jak oberwie. 77. To jest wystarczająco, żeby w kolejnej turze go zabić. Ale tak, zbieram trochę skrzynek, a cały czas tego ataku OMG nie mam. A gość w ogóle pominął turę. Więc tutaj jakieś skrzynki się znajdują. Nie będę tej apteczki może podnosił, albo nie, podniosę. Tak myślałem początkowo, żeby zostawić ją dla Edwarda, ale się rozmyśliłem. Więc na razie Cydim tutaj może by warto było zabić Huskiego. O, tu w ogóle jest jakaś skrzynka. Tu też budynki różne, więc tamte skrzynki będziemy może mogli znaleźć. Ale nie ma czasu. O, udało się złapać. Więc podejdźmy sobie tutaj do Snowflake'a, który posiada czołga. Tego czołga mu zabierzmy. No i myślę, możecie się domyślić, co planuje. Ogniste uderzenie i Snowflake. Lecisz do wody. Świetnie, świetnie wyszło. Tutaj gość też takiego czołga posiada. Zobaczymy, co zrobi. Tu widzę robala schowanego. No jeśli miałbym gdzieś myśleć, że jest... Okej. Jest tu właśnie ta wielka satelita. No i jeśli nie tutaj będzie OMG, jeśli tutaj bardziej nie będzie OMG właśnie w tej skrzynce, to ja się bardzo, bardzo mocno zdziwię, więc chciałbym się tam dostać. No gość tutaj wyciągnął czołga i nawet nieźle raz trafił. Trzeba się tu dostać po tą broń, tak? Słyszeliśmy, że jest ona fantastyczna, jeszcze w grze jej nie używałem. Mamy dwa palniki. Czy mogę na przykład jakiś lepszy palnik zrobić? Nie za bardzo. Na te... no, teleportera też raczej nie za bardzo zrobię, więc to raczej w grę nie wchodzi. A co innego może w grę wchodzić? No, zwykłe palniki. Myślę, najlepiej będzie tutaj taką ścieżkę sobie zrobić i coś takiego zrobimy. Tylko jakim robalem to zrobimy? Zrobimy to oczywiście Edwardem, ponieważ go będziemy... no, musimy w tej misji chronić, tak? A... no, będzie chyba bardzo, bardzo bezpieczny. No właśnie, gdy będzie schowany daleko, daleko pod różnymi budynkami, pod ziemią i tak dalej. No przeciwnicy musieliby mieć dużo bunkrołamaczy, żeby nas pokonać. A z Feutry ma znowu tutaj snajper. No i faktycznie bunkrołamacz wyciąga, na szczęście nie na Edwarda, a na Cydiego. Ale rozwalił mi skrzynkę. Przy okazji bardzo mocno zranił swojego przyjaciela, więc nie będę może tak bardzo narzekał. Wyszło ok. Jakim cudem... nie, Cydi miał 150 życie, bo ja chciałem mówić, jakim cudem Cydi stracił tylko jeden punkt zdrowia. No ale oczywiście stracił tego zdrowia dużo więcej niż jeden, tak? Bo miał go po prostu dużo więcej niż właśnie
100. No raczej 150 miał. No i trzeba się pospieszyć, żeby właśnie zdążyć zrobić to, co jest w planie, a plan jest ciekawy. Aktywujmy sobie tą minę. Do roboty! Okej, możemy zaraz zeskakiwać na dół. Tutaj raczej obrażeń od upadku nie dostanę, tylko problem polega na tym, że czas się kończy. 6, 5, 4, 3... może tak szybko ten czas nie leci, ale zdążyliśmy, tak? Możemy na spokojnie jak najdalej się przedostać. Mam nadzieję, że kolejny palnik wystarczy. Powinien. No bo tu mamy wielką satelitę, tak? Tu musi być ta broń. No bo identyczną satelitę widzieliśmy właśnie na tej scence. Gość jest tutaj w Zoltanie. Domyślam się, że jest to jakaś karczma czy coś w tym stylu. No i gość po mijaturę prawdopodobnie będzie się upijał w tej karczmie. A walczyć mu się nie chce. Jesteśmy Cydim. Czy mamy dynamit? Mamy dynamit. Tak wiemy chyba, że dynamit zadaje właśnie dokładnie 65 punktów zdrowia. Więc powinno to Frostbite'a spokojnie zabić, szczególnie, że wpada on tutaj do wody. A przeciwnik nawet nie pokazał siebie, a w ułamek sekundy wyciągnął bunkrołamacz, jak podrzucił Dekla. Wyciągnął bunkrołamacz i trafił ładnie w Dekla. Ale ważne, że właśnie nie wyciągają tych bunkrołamaczy na potęgę wszyscy i nie strzelają w Edwarda. Czy mogę zmienić Robala? Ja bym z chęcią właśnie zmienił Robala i ruszył się dalej po właśnie tutejsze skarby. Powinno się udać tu dostać. Jesteśmy bardzo blisko. Nie, niestety nie. Więc w kolejnej turze będzie trzeba to zrobić. A przeciwnik wyciąga strzelbę. Trafił? Jakim cudem? No drugim strzałem nie ma szansy nas trafić, ale... Co za gość? Mi się wydaje, że on tutaj może jakiegoś aimbota posiadać. Mogę go zreportować? Nie mogę, szkoda. A kim jesteśmy teraz? Jesteśmy Cydim. Czy zmieniamy się dalej na Edwarda? Myślę, że tak. Myślę, że to byłby dobry pomysł. Pytanie brzmi, czy właśnie uda nam się tam przekopać, żeby nie tylko przez pierwszą ściankę się przedostać, ale również przez drugą. No mam taką nadzieję, więc to co zrobię, to postaram się... Mogłem w sumie prosto w dół tędy iść, ale myślę na to samo by wyszło. Postaram się coś takiego zrobić, żeby tutaj się przedostać. Mamy atak OMG, chowamy się jako Edward i na razie tego ataku nie będę używał. Przelecę przez kolejne tury i dopiero potem, jak będziemy z powrotem Edwardem, to postaram się to zrobić. A przeciwnik jedzie dalej z bunkrołamaczem, ale trafił w czołga. Nie sądzę, że to było jego planem. No więc Cydi, zobaczymy, co ty tutaj będziesz mógł ciekawego zrobić. Czy mogę coś rozbroić fajnego? Rozbrójmy może bombę odłamkową? Chociaż nie ma takiej potrzeby, tak? Mamy zasobów ilość wystarczającą, tak? A rozbrojenie bomby odłamkowej dałoby nam te tylko zasoby, których już właśnie mamy bardzo dużo. A nie dałoby nam tych właśnie żółtych i niebieskich, czyli krwi Robala, z której właśnie najpotężniejsze bronie w grze można robić. Więc my, mając dosyć mało czasu, ruszamy się tutaj dalej i zobaczymy, czy uda mi się jeszcze w tym czasie coś ciekawego zrobić. Właśnie nasza amunicja nie jest najlepsza. Ja bym po prostu wyciągnął granat, ustawił go na 5 sekund, 4 sekundy i strzelił, rzucił gdzieś. Okej, rozwaliliśmy tutaj apteczkę, ale mam już plan na kolejną rundę, czyli żeby, jako chyba Dekiel, zlecieć tutaj liną, no i zobaczymy, co dalej zrobimy. O, w tym budynku w ogóle ktoś siedzi, tego się nie spodziewałem. Byłem pewny, że tutaj ktoś jest, bo go widzimy. Byłem pewny, że tutaj ktoś jest, nawet zanim się pokazał i się ruszył tutaj. Ale w takim małym budyneczku myślałem bardziej, że to będzie jakaś zbrojownia dla nas. I po mijaturę oczywiście, tak? No bo nie ma za bardzo co w tej sytuacji zrobić. No i Dekiel, tak? Teraz musimy się zabrać za jakąś tutaj niezłą akcję. Mogę stworzyć bombę odłamkową MK2. Ona jest bardzo, bardzo fajna z tego, co poprzedni raz ją raz użyliśmy. Co ty robisz, Dekiel? Skakać cię nie nauczyli? No właśnie cię nauczyli, ale lubisz się blokować na, nie wiem... No na wszystko dosłownie. Więc wyciągamy linę, lecimy na dół, miejmy nadzieję, że tam wieżyczka tutaj mnie nie trafi. Już chyba się wcelowywała.
Więc ja chciałbym bardzo mocno coś mocnego dla gościa zrobić i mało czasu. Mało czasu, więc ja po prostu rzucę granat. Nie wiem, czy trafię, bo on był w środku budynku. I chyba trafiłem całkiem nieźle. Zobaczymy, ile obrażeń mu zada. 80! Tu jakieś wybuchające beczki musiały być w środku. No i wraca gość ze snajperką. Czy da radę kogoś trafić? Chyba da radę Cydiego zabić praktycznie. O, wow. Tak się wystawiłem mocno. No właśnie, Cydi praktycznie nie żyje. Ale teraz czas na... O mój Boże. Atak, o mój Boże. Ale nie tutaj może. Okej, okay, mogę tym sterować? Mogę tym sterować, więc... Chcemy chyba trafić w tym miejscu mniej więcej. Nie mogę teraz A, mogę kamerę ruszać. Bo mamy na celowniku 4 robale wrogie. Strzelamy. Wow. 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 Na czym ty w ogóle stoisz? Okej. Okay. To było ciekawe. Ci, którzy przeżyli, przeżyli bardzo ledwo. No a jeden zginął. No co wy teraz zrobicie? Nippy postanawia uciec. Ale stanął bardzo blisko tutaj miny. Okej. Nie wiem, co ty, Nippy, chciałeś tu osiągnąć. Ale myślę, że mogę spokojnie założyć, że ci się to nie udało. No, ale też ja nie mam teraz jakiejś super sytuacji. No bo przeciwnicy są daleko ode mnie, tak? Mają bardzo mało życia praktycznie wszyscy. Chyba, że ktoś jest tutaj w tym budynku jeszcze, bo tego nie wiem. Ale są daleko, tak? A ja nie mam za bardzo czasu, żeby do nich dojść. Ani nie mam też broni, którymi mógłbym na daleką odległość sobie postrzelać. To, co teraz zrobię, będzie bardzo ryzykowne. Nie trafił mnie ogień, to bardzo oczywiście dobrze. Więc mam nadzieję, że przeciwnik zginie. Ja też tutaj spadłem niestety, przeżył on, szkoda. A ja prawie zginąłem. Ale przynajmniej jesteśmy bliżej akcji. Oj. Strzela w Edwarda? Strzela w drugiego czołga? Nie wiem, o co mu chodziło, ale mógłby spokojnie tych dwóch zabić tym czołgiem, na luzie w tej turze nawet. Ale postanowił tego nie zrobić. Może dlatego, że tu Avalanche żyje, lawiniarz, i chciał go oszczędzić? Nie wiem tego. Ale wiem, że ja stąd planuję właśnie znikać, jak też mój robal ładnie powiedział. Co nie będzie proste. Ale prawie już wyszło. Znowu prawie wyszło. Okej, okay, to już miałem. Miałem to już. Okej, okay, jestem. Pytanie, co dalej chcę zrobić? No najchętniej to ja bym rzucił tutaj tą bombę odłamkową na 1 sekundę. Nie to było w planie. Te magnesy są tak potężne w tej grze. W ogóle tu jeden się odbił. Ja trochę oberwałem, ale najbardziej liczyłem na to i chodziło mi w tej turze o to, żeby czołga rozwalić. To się oczywiście nie udało. A w środku tego budynku, w środku Zoltana, ktoś tu się chowa. Cały czas. No, można się było czegoś takiego spodziewać, także Cydi nie ma najmniejszych szans. Tylko ja mam taki problem, także Edward ma tutaj okropną sytuację. I on tutaj nie ma jak być pomocnym swoim kolegom. Mogę w tym momencie coś stworzyć? Bazuka, ciasto z bazuką. To się może przydać, nie wiem jak to działa, ale to się może przydać. I wyciągnę po prostu palnik i postaram się zacząć z tego miejsca na spokojnie wychodzić, jeśli oczywiście dam radę to przeskoczyć. Jestem świadom, że jest tutaj oczywiście ta wieżyczka, więc przejdę po prostu w to miejsce, a w kolejnej turze postaram się tą wieżyczkę na przykład zabudować. Breeze ma swoją turę.
A ostatecznie wyjmuje skakankę i nie robi nic. Dobra, Dekel, ty tutaj, no, musisz coś zrobić, tak? Z tym wszystkim. Od ciebie wszystko zależy. No bo Edward jest w takim miejscu, że właśnie dużo zrobić nie może. Więc... chciałbym się dobrze tym czołgiem ustawić. Czy dam radę? Powiedzmy, że dałem radę. Zobaczmy. No niestety, sam również tutaj oberwałem, ale gość powinien zginąć, tak? I czołg też zginął. Dekel, please. Dekel, Dekel, Dekel. Żyje Dekel, a przeciwnik nie żyje. No wychodzi ogólnie na to, że właśnie wszystkim w tej misji będzie się musiał zająć biedny Edward, który tak naprawdę miał być tutaj chronionym przez nas. A kończy się to tym, że on tutaj będzie sam musiał wszystko zrobić. Prawie mi pomógł, jakby tą wieżyczkę rozwalił. Więc po prostu nie mam chyba innej rzeczy w tym momencie do zrobienia. A jedyne, co jest warte zrobienia, to właśnie postawienie tej belki. Mam nadzieję, że nie zabijesz tutaj Dekla. A chyba taki masz właśnie zamiar, niestety. Jeszcze bliżej może podejdziesz, co? Chociaż tą bazuką mierzy w lewo bardzo mocno, więc jest jeszcze... szansa? Nie, niestety. Niestety, szansa była, ale się zmyła, a Dekel powoli ślizga się do swojej śmierci. No, trzech przeciwników jest na zabicie w jednej rundzie, czwarty nie wiem, ale wiem, że ja tutaj muszę zacząć coś robić jako Edward, bo mimo, że OMG było bardzo fajne, to niewystarczające, żeby nam tą misję samo przejść. Aktywujmy tą minę, żeby być bezpieczni. I teraz możemy na spokojnie się bujnąć właśnie w to miejsce. No i chyba najsensowniejsza rzecz to po prostu zająć się nimi. Mogę tędy przejść? Nie mogę tędy przejść, byłem pewny, że... no właśnie... będę mógł jakoś to ominąć. Ale mi nie wyszło, więc wyciągam granat odłamkowy na 3 sekundy i rzucam go tam. I tak blisko, tak blisko. Ale za daleko jednak. Bunkrołamacz? To jakieś jaja są? No bylebym nie spadł do wody, to będzie spoko, bo... no, mimo, że oni mają przewagę liczebną, mimo, że oni mają przewagę, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o oczywiście ilość życia, to myślę, mam cały czas bardzo duże szanse, żeby jednak to ukończyć, tylko... wyciągnąć linę chyba muszę, żeby tam się dostać. Nie może. Okej, jestem. Mój plan jest taki, żeby tutaj... strzelić dla Long Johna. Long John. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do tego... do tego kota. Okej, sam nie oberwałem. Tylko chyba nie zdążę. Plan był taki, żeby tutaj jeszcze drugim strzałem tutaj lawinę zabić, tak? Ale nie wyszło, niestety. Ale plan jest... ale jeśli, no właśnie, teraz mnie nie zabiją, to ja im rzucę tu owieczkę. Bunkrołamacz? Kolego! Coś ci się chyba pomyliło. To tak nie działa. Okej, Edward. Mam nadzieję, że owieczka ci się uda. Bo masz taką fajną pozycję dzięki właśnie temu... tym magnesom. Lecisz owieczką. Nie skacz! Nie skacz, głupia! Long John przeżył. Przeżył, ale jest na jedno uderzenie. Przeciwnik na szczęście pomija turę. No i najciężej będzie z Mittensem oczywiście, tak? Ale... zobaczymy.
po prostu użyję tą strzelbę. Tak myślę. Nawet podejdę do niego. Czy nie? Może to jest głupi pomysł? Jednak cofam to, co mówiłem. Cofam się również do tej mojej pięknej kryjówki. I dla gościa najzwyklej w świecie rzucę bombą odłamkową. Nie zawiedź mnie. Oberwał, ale czy go to zabije? Zabiło. Nie chcę marnować strzelby, tak? I, znaczy, cofnąłem się dlatego, że ta kryjówka jest bardzo dobra dzięki tym magnesom i chcę tu zostać. A jedyne co mam, no to tak naprawdę bomba odłamkowa i bazooka, żeby tego gościa zabić, więc wybrałem odłamkową i zadziałało bardzo dobrze. Ale to bomba odłamkowa to tak naprawdę całe, no w 100% liczenie na szczęście. Gdzie te odłamki właśnie polecą? Nie, spadochron! Co ty planujesz, kolego? Co ty, gościu, planujesz? Masz szansę, że jakoś tutaj do tej wody wpadnę. Okej, Mittens. Okej, Mittens, to ci nie wyszło, mój drogi? To ci nie wyszło, mój drogi. Już czuję ten zapach zwycięstwa, ten smak zwycięstwa. Nie wiem, jak smakuje albo pachnie zwycięstwo. Jak brzmi zwycięstwo? No na pewno zwycięstwo można poczuć jako taką emocję, ale coś poza tym? Tak działa ciasto. Jak to się nazywa? Bazuka z ciastem? Ciasto z bazuką, no tak. Pamiętasz mnie? Fajna rzecz, bo zadaje tyle samo obrażeń co bazuka, ale przy tym rozprasza ze sobą ogień. Nippy, nippy, nippy. Zostałeś sam, wiesz? I postanawiasz, że pominiesz swoją turę. Tak jest! No, chyba się poddali już nasi wrogowie. Wiedzą, że z nami szans nie mają. Chyba, że ja wpadnę zaraz do wody. No to wtedy te szanse jeszcze będą mieli. Ale nie zepsujmy tego, nie zepsujmy tego. Bo tu są niby ściany, ale tak naprawdę nie wszędzie tutaj są te ściany. Osłona. Zaciąłem się właśnie. Więc bujnę się tam, rzucę linę. Mam nadzieję, że aktywuję to i się nie zatnę na czołgu. Bo raz misję przez to przegraliśmy. Przez takie właśnie zacięcie. 7 sekund. Wiedziałem, że to nie zadziała, ale mało czasu miałem, za mało czasu miałem, żeby cokolwiek zrobić. Na lot? Na lot? Ej, bliska. Okej, żyję cały czas, ale na lot to boli bardzo mocno. A ja nie mam jak się dostać, bo jest Nippy tak schowany w tej dziurze, że to jest naprawdę spory problem dla mnie. Ja się boję, że spadnę zaraz gdzieś niechcący, no. Niby logiczna rzecz jest taka, że strzelba i gość nie żyje. No i wystarczyło. Wystarczyło. Tym samym gra jest zakończona. Ta misja była bardzo przyjemna, nie ukrywam, była jedną z fajniejszych w całej grze. No jak przystało na misję końcową. No i właśnie przeszliśmy 30 plansz kampanii. No i tutaj nasza przygoda z Wormsami w WMD raczej się kończy, chyba że... No właśnie, są tu jeszcze wyzwania, których jest 10, oraz są misje dodatkowe, których jest 7. Nawiązujące do na przykład innych gier, takich jak chociażby Unturned czy The Escapists. Co też wygląda bardzo ciekawie, więc dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze kilka odcinków. Myślę, bardzo ciekawych, bo na przykład te misje wyzwań polegają na pokonaniu konkretnego robaka, którego widać właśnie na tych plakatach poszukiwanego. A dodatki to właśnie misje specjalne, polegające na bardzo różnych rzeczach. I wydają się takimi tak naprawdę najciekawszymi misjami z gry. Bo nie da się ukryć, że te misje kampanii bywały nieciekawe. Bo tak naprawdę cele misji były 3. Pokonać wszystkich, zebrać skrzynkę, zabić konkretnego robaka. No i był też cel dodatkowy, czyli chronienie jakiegoś robaka, ale tak naprawdę ten cel nigdy jakoś się nie sprawdzał. No i niektóre misje były bardzo fajne, gdzie na przykład mieliśmy dane bardzo małą liczbę zaopatrzenia, czy tutaj, gdzie przeciwnicy mieli mało życia, ale my mieliśmy małe uzbrojenie.
czy tutaj, gdzie trzeba było bujać się na linię, tak? Ale praktycznie 50% tych misji polegało właśnie na pokonaniu wszystkich. No i jakoś się super od siebie nie różniły. Ale mimo to, że były właśnie podobne, tak, to fakt, że sama gra jest fenomenalnie zrobiona, ta grafika jest świetna, tak? Różnorodność broni jest ogromna, crafting, budynki, pojazdy, to wszystko jest bardzo fajne, dzięki czemu, mimo że misje same w sobie nie różniły się zbyt wieloma rzeczami, to i tak grało się w nie bardzo, bardzo przyjemnie. Ale ciężko to oczywiście porównać do Wormsów trójwymiarowych, czyli 3D, totalnej rozwałki i właśnie oblężenia, gdzie praktycznie nie było dwóch podobnych misji, tak? Każda misja polegała na czymś innym, tu trzeba było odkopać groby, tu przelecieć gdzieś, tu zbudować jakieś mosty i tak dalej, tak? To było naprawdę fantastyczne, tak ciężko czegoś takiego wymagać po grze dwuwymiarowej, ale jednak twórcy mogli tutaj się nieco bardziej postarać nad różnorodnością tych misji. Dodatkowo scenki filmowe, które byłyby bardzo dobrze zrobione, ale było ich zaledwie 4 w grze. No i tak naprawdę nie było tu jakiejś jednej spójnej historii opowiadanej przez grę, tylko zbiór misji, gdzie chociażby właśnie w Wormsach 4, totalnej rozwałce, historia gry polegała na podróżach w czasie i dogonianiu jakiegoś złego doktorka, tak? I z każdą tą misją przenosiliśmy się w inne miejsca w czasie i tak dalej. Cały czas goniliśmy tego doktorka i to było bardzo, bardzo fajne i tego mi na pewno w tej kampanii brakowało. Ogólnie bawiłem się dobrze, tak, ale mogli się twórcy nieco bardziej nad tą kampanią postarać. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze serię z wyzwań oraz dodatków, które mam nadzieję będą dużo, dużo ciekawsze, a przynajmniej tak się zapowiadają od właśnie misji kampanii. No cóż, jeśli to jest ostatni odcinek, no to dzięki wielkie za oglądanie serii. Widzimy się w kolejnych. Wormsy na pewno nieraz na kanał powrócą, może niedługo właśnie z tymi dodatkami, może kiedyś z innymi częściami. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć!